Prezesie, prezesie! Prezesie, Marek! Co mówiłem odnośnie wchodzenia? No, żeby ubierać gumkę, bo nie wiadomo, czy się myła po poprzednim. No to też. Co jest? Prezesie, słyszał pan o tym bojkocie? Bojkot? Bojkot. To jakaś nowa rasa? Co? Bojkot. Coś jak gejkot czy coś? Nie, bojkot. Bojkot mistrzostw świata w Katarze. A, no ale jak bojkot? Przecież już wszystkich upłacili. Kasa wpłynęła, to jak to teraz można bojkotować? No, w Bundeslice wywiesili banery, że w Katarze zmarło prawie 15 tysięcy robotników podczas przygody do mistrzostw świata. Mogli uważać na tych rusztowania. To racja. Marek, Katarczycy przedstawili raporty, że tak naprawdę nie 15, a kilka tysięcy i nie zmarło, odniosło kontuzję, a tak ogólnie to przy samej budowie stadionów to tylko 3. No to na spokojnie. Ja im wierzę, są wypłacalni. FIFA to uczciwa organizacja. Poza tym u Niemców też kilku zmarło. W 2006? Nie, w 39. Marek, dupy nie zawracaj głupotkami. Wołaj cały sztab. Cały sztab? Cały sztab. Panowie, zebraliśmy się tu, by wybrać ostateczny skład na mistrzostwa, który jutro nasz pół Czesio ogłosi publicznie. Pół Czesio? Hiszpania. Czemu pół Czesio? No popatrzcie na niego, pół go już tylko zostało. Czesio jest na redukcji. Kadra wyniszcza. Hiszpania. Też racja, panie selekcjonerze. Czesio zawsze się odchudzał. Jakoś nie było widać. Bo Czesio to robił od środka, w Czesiu. Hiszpania. Czoł? Tak, prezesie. Przyprowadź koło. Panowie, na kole znajduje się 48 nazwisk, które 2 tygodnie temu pół Czesio wraz z panem Joe poprzez grę w statki wybrali do szerokiego składu. Naszym zadaniem jest wybranie 26 z nich. Robimy zakłady. Tak jest. Hiszpania. Tak, będziemy wybierać pojedynczo. Hiszpania. Nie, dziś tylko złotówkami. Jeszcze karta Tomasz Iwan. A tak. Każdy z nas ma kartę Tomasza Iwana, czyli jak wybrany zawodnik nam się nie podoba, to możemy taką kartę wykorzystać i piłkarzyk nie jedzie. Hiszpania. Nie, kartę można wykorzystać tylko raz. O. Nie wolno też kartę sprzedawać czy szmuglować. O. No dobra, obstawiamy. Dycha, że jako pierwszy wypadnie Wieteska. Piątak na Zielińskiego. Hiszpania. O, Niuniuś stawia 2 dychy na Szymańskiego. Ale którego? Którego, JJ? Hiszpania. JJ mówi, że na Sebastiana. Ciekawy ruch. Dobra, Joe, kręcimy. I pierwszym zawodnikiem, który ma szansę jechać na mundial, to... Matykarz. Czy ktoś używa Iwana? Cisza. A więc nasz farbowany lisek jedzie. Czesio nie rozumie kasza. Czesio nie gawari po jemu. Obstawiamy! Marek, zapisuj, przyjmuj sos, pakuj kabzę i jedziemy z następnym. Kolejnym zawodnikiem to Łukasz Skorupski. Czekam, czekam. Wybrane! Skorupski jedzie na mundial. Hiszpania. Raczej 4 weźmiemy. A czemu aż tylu? Czesio myśli, by 2 w meczu wystawić. Dobra, obstawiamy i jedziemy dalej. Joe! Kolejny to Mateusz Klich. Ho, widzę Iwana. O Jezu. Jurek to sobie lubi nie wziąć pomocnika. No, panie Niuniuś, czemu Klich nie jedzie na mundial, co? Przecież to dobry zawodnik. Angielska piłka, tylko trochę mało gra. Czesio nie lubi Jadczaka. Dajcie się Jurkowi wypowiedzieć. Hiszpania. A jebaniec złośliwy jest. Dzięki za oglądanie, zostaw suba, zostaw lajka. Zapraszam Cię do obejrzenia też całej playlisty. Tu teraz jest ostatni filmik, ale później się zmieni na następny, więc będziesz mógł sobie oglądać jeden po drugim. Dzięki, pozdrawiam.